Gang zajmujący się hazardem w internecie i praniem brudnych pieniędzy CBŚ rozpracowywało przez kilka miesięcy. W akcji wzięło udział 600 funkcjonariuszy policji, którzy jednocześnie weszli do 250 mieszkań i lokali na terenie 10 województw. Trzeba było przygotować precyzyjnie trasy konwojów, a więc przewożenia zatrzymanych, a do zatrzymania było kilkadziesiąt osób. Trzeba było przygotować ekipy policyjne do przeprowadzenia 250 ponad przeszukań. Trzeba było zgrać to w czasie, a pamiętać musimy, że czas nas gonił, bowiem terminy kodeksowe przewidują, że człowiek może być zatrzymany przez ściśle określony czas. To jest zaledwie 48 godzin, tak więc było to spore wyzwanie dla służb policyjnych. Dzisiaj po podsumowaniu tych działań możemy już mówić o dużym sukcesie organizacyjnym. Te działania prowadzone były płynnie, bez zacięć, bez jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby skutkować tym, że te działania byłyby wystawione na szwank. Jednym z takich miejsc była firma na Podkarpaciu, produkująca urządzenia do nielegalnych kasyn internetowych. Grupa wstawiała do ogólnie dostępnych pomieszczeń, takich jak stacje benzynowe, bary, salony gier, urządzenia do gier. Te urządzenia drogą internetową łączyły się z kasynami internetowymi stworzonymi przez grupę. Wszystkie zyski, wszystkie wygrane generowane w tych urządzeniach zasilały konto grupy. Jest to proceder niedozwolony, nie wolno organizować gier hazardowych, nie udziela się na to koncesji. W czasie przeszukań zabezpieczono urządzenia warte około 70 tysięcy euro. Policja szacuje, że kilkudziesięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zarobiło kilkanaście milionów złotych. Grupa przestępcza miesięcznie mogła osiągać dochody przekraczające milion złotych, bowiem według naszych wyliczeń jedno urządzenie, a zarekwirowaliśmy tych urządzeń 200, generowało miesięcznie zyski od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Nie zdążą z nich skorzystać, bo teraz wiele lat spędzą za kratkami. Akcję nadzorowała prokuratura apelacyjna w Rzeszowie, a Centralnemu Biuru Śledczemu pomagała służba celna. Dziękujemy policji za udostępnienie zdjęć operacyjnych.